Drodzy, wracamy z kolejną porcją informacji na temat sprawy Lori Wallow Dabel i mrocznym rzeczom, które będą miały teraz miejsce, skończyliśmy w bardzo takim suspensowym kawałku ostatniego SMS, a jakiego w swoim życiu wysłał Charles Wallow. No bo niestety, no, jako, że to był ostatni SMS w jego życiu, tak możecie się domyśleć, po prostu chłopak. Zgubił telefon. Nie. Za Chrystusa. Nie, nie, nie mogę, nie, wiesz, ja mam Ja mam wierzących przyjaciół. I teraz co? My teraz idziemy do piekła. I trzy, i dwa, i jeden. Drodzy, witamy Was w kolejnej części Skoków w Mrok, podcastu, w którym przyglądamy się ciemnej stronie życia. Z tej strony Stefan i Monika. Ja jestem psychologiem, pracuję w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Temat psychologiczny jest dla mnie super ciekawy. Monika jest doktorem filozofii i wprowadza filozoficznego ducha do naszych odcinków, a przy okazji uczy języka chińskiego. Kontynuując naszą historię z tygodnia, co się wydarzyło? To tak. Charles wchodzi do mieszkania Lori e, i widzi tam Alexa. Jest tam też córka Lori, jest Tyli, jest też Lori, jest też JJ, czyli jest cała rodzina. I zaczyna się, no właśnie nie wiadomo do końca co. Zaczyna się coś takiego, wskutek czego Charles leży martwy na podłodze z dwoma kulami w klatce piersiowej. E, Alex dzwoni na policję. I mówi, że no ja tu chciałem zgłosić, że doszło do wypadku, że tam coś się stało, no że w samobronie zastrzeliłem e, męża mojej siostry. Policja przyjeżdża na miejsce. No, a, jeszcze tam go przeprowadzają przez e, tą całą resuscytację krążeniowo-oddechową. Której nie robi. Której nie robi, ale on tam, że tak, gdzie mam przyłożyć? Aha, robię to, robię. I jeszcze też ważne, że powiedzieć, że on zadzwonił dopiero, mówi dopiero po kilku, że zadzwoniłem dosłownie po kilku minutach. Okazało się, że zadzwonił po 43 minutach tak. na to pogotowie. Po 43 minutach po, ty, po, strze, po strzelaninie. Ale no tego przez pewien czas policja nie będzie wiedziała. Policja przyjeżdża na miejsce wraz chyba z karetką pogotowia, żeby stwierdzić zgon. Ale współpracuje z policją, siada na krężniku i zaczyna opowiadać co się stało. No i sprzedaje taką historię, że kurczę, przyjechał ten właśnie przyjechał Charles. Był bardzo agresywny, zaczął się kłócić z jego siostrą, zaczął się kłócić z Lori, doszło do rękoczynów z jego strony. Pojawia się tali 16-letnia córka, chyba 16-letnia wtedy, Lori, bierze z kijem baseballowym żeby stanąć w obronie mamy. Charles zaczyna tam jej mówić, że nie masz prawa użyć tego kija, bo pójdziesz do więzienia i wyrywa jego z rąk. Wtedy bohatersko Alex zaczyna tam tutaj, staje pomiędzy Charlesem a swoją kochaną rodziną i tam mówi wy już jedźcie, ja tam się tym zajmę, ja to załatwię. Lori wskakuje do samochodu Charlesa, którym Charles przyjechał wynajętym samochodem, siada do jego samochodu. To już dla mnie jest to bardzo dziwne, ale okej, okay, i odjeżdża. Eee, I z tym kijem baseballowym rzuca się na niego e, Charles, na, na Alexa, uderza go w ogóle w głowę. Wersja oficjalna. To jest wersja oficjalna. I potem mówi tam, przestań to robić, tam gdzieś Charles, Alex łapie pistolet swój i mówi tam odejdź ode mnie, tam zostaw, bo będę strzelał, ale tam szalony, szalony Charles nie ustępuje i rzuca się na niego, no i biedny Alex musi się bronić, więc oddaje dwa strzały w, w... Kierunku. w kierunku Charlesa. A Charles i... był pró półprofesjonalnym baseballistą trzeba dodać. Więc ta opcja z tym kijem baseballowym chyba nie do końca jest prawdziwa. Chyba nie do końca. Szczególnie, że próba balistyczna, którą potem zrobiono po śmierci, pokazała, że druga kula, która trafiła w klatkę piersiową Charlesa, trafiła w nią, kiedy Charles leżał już na podłodze. Więc to mhm. był strzał do leżącego człowieka. Więc sama obrona. Not so much. No i też, bo Alex miał ranę na głowie, mm -hmm. jakąś tam, ale miał tak delikatną ranę, że oficjalnie uznali, że gdyby Charles uderzył go kijem bejsbolowym, będąc tym bejsbolistą, to ta rana nie byłaby tak powierzchowna, więc tu też było coś grubo podejrzanego. Tak, no y, natomiast co y, wtedy na miejsce zdarzenia, kiedy te całe zeznania mają miejsce, przyjeżdża Lori wraz z córką, bo JJ, y, syn, został odstawiony do szkoły i no i jest turbo spokojna, uśmiechnięta, podchodzi y, policja do niej, y, podchodzi i tamże tutaj proszę nie podchodzić do podejrzanego, czyli do Aleksa. Czy, czy pani, Kim pani jest? No, i tam Lori, oczywiście, sobie zaczyna tam żartować, już się uśmiecha, hahaha, ha, ha, że fajnie. No, zupełnie po niej nie widać jakichkolwiek nie ma, emocji negatywnych, jakiegoś lęku, jakiegoś rozgoryczenia, przerażenia i tak dalej. Zginął jej mąż. Zginął jej mąż, leży jego ciało w, w jej domu obok, w jej domu. Ale okej, okay, można, można powiedzieć, że dobra, zaraz. Może ona nie wiedziała, przecież ona odjechała stamtąd, kiedy jeszcze Charles e, żył, więc może ona o niczym nie wie. Na razie widzi swojego brata na parkingu. Aha, właśnie nie, ona wie o wszystkim, bo jak będzie później zeznawała na komisariacie, to powie, że. Kiedy wyszła z domu, kiedy tam właśnie była ta kłótnia, to wtedy usłyszała strzały, weszła do mieszkania, zobaczyła leżącego na ziemi bez życia swojego męża Charlesa i no i zrobiła to, co by zrobił każdy normalny człowiek w tej sytuacji, czyli stwierdziła: No, muszę zawieść przecież syna do szkoły. Więc powiedziała: Chodź, tam i jeszcze Tammy, przynieś mi torebkę. Więc... tam mi to żona Czada. Tyley, yy, przynieś mi kochanie, jeszcze torebkę. No więc to do domu, gdzie leży martwy mąż i doszło przed chwilą do strzelaniny. Wybiega Tyley, bierze torebkę mamy, wybiega z nią, wsiadają do samochodu no i jadą do Burger Kinga, żeby sobie zjeść kanapkę, no bo przecież trzeba ukoić z nerwy. JJ zostaje odstawiony do, yy, do szkoły, a yy, no co robi yy, odpowiedzialna matka, co robi yy, Lori. Jedzie z córką do sklepu kupić klapki. A. Jadą dziewczyny, kupić sobie klapki, i potem dopiero mają czas, żeby wrócić na miejsce zdarzenia, czyli do nieżyjącego męża i żyjącego Aleksa, który w samoobronie zamordował swojego szwagra. Szwagra. No ta historia jest hardkorowa, no bzdura to nie jest tak, że, bo potem się okazało, nie, to jest to co już wiemy, to jest to co Lori sama mówi de facto, co ona zrobiła, co, co, są nagrania z Burger Kinga, są paragony, kupione klapki, wszystko, e, no abstrakcja. I, ale, ale co no, policjanci sobie z, jakby znowu dają się owinąć wokół palca, palca Lori wszystko jest spoko oczywiście jako, że doszło do śmierci więc sprawa będzie skierowana do prokuratury i tam będzie nabierała jakiegoś swojego tempa ale na ten moment spójna historia więc Jesteście puszczeni wolno i nie będziemy Wam dłużej przeszkadzać, mówią policjanci. Lori sobie wychodzi z komisariatu. Alex, morderca, wychodzi sobie z komisariatu. Człowiek, który jakby co ma gdzieś w kartotece, że kiedyś yy, strzelał i groził śmiercią do innego byłego męża. Do innego męża Lori. No ale tak, USA. Ale to nie koniec tego rozdziału tej historii, bo słuchajcie, co się dzieje dalej. Dalej dzieje się to, że. Lori, która już chyba wtedy już totalnie jest odpłynięta już chyba ten plan apokaliptyczny zaczął się już realizować pełną parą więc puściły wszelkie hamulce bo dzwoni do swojego syna Kolbiego i mówi mu który nic nie wie w ogóle o tym co się stało oficjalnie, ale chyba faktycznie oficjalnie nie nic nie wie mhm. mówi, że a słuchaj kochanie Charles, ten, ta twoja figura ojca ten człowiek najważniejszy dla ciebie w twoim życiu ten tata właśnie no to miał, za miał zawał i zmarł no to tak mówi, tak mówi swojemu synkowi, który w ogóle łot, że jak to, że co i wsiada w furę i od razu jedzie, żeby zobaczyć o co chodzi, no i jedzie na miejsce i spotyka tam brata mamy, swojego wujka Alexa, spotyka swoją siostrę i dowiaduje się od swojej siostry, która płacze i w ogóle nie może sobie poradzić, że Aleks zastrzelił Charlesa w samoobronie. No to dlaczego powiedziała mi mama, że został zawał? Ale czekajcie... Lori pisze smsa do synów e, Charlesa z poprzedniego małżeństwa, pisząc mu, że hej chłopcy mam, chyba smsa im pisze, smsa a pisze e maila SMS -a. że hej chłopcy mam smutną wiadomość. E, wasz tata zmarł. Będę dawać znać. No oni, że, że what the fuck, dzwonią od razu do niej. Ona nie odbiera, dzwonią, przez trzy godziny nie odpisuje. Mu... Oni, że słuchaj, nie możesz nam powiedzieć, że, że nasz tata nie żyje i nic nie powiedzieć więcej. Odbierz cholerny telefon. Są wściekli, przeklinają w tych smsach. Ona tam pisze, że tam te nerwy niepotrzebne. Wszyscy jesteśmy zdenerwowani. Ja właśnie kładę spać J.J., a, więc odezwę się później, tak? No. Do, po prostu dobra. Ale to nie koniec tej historii. No bo Lori jeszcze jedzie do, do szkoły J.J. i tam też informuje o tym, że jakby co, Charles się zabił. No jest tak. To, to jest to, co Lori robi od razu. Mm. Lori też dzwoni yy, do ubezpieczalni, do ubezpieczyciela swojego męża i jakby tu mówi, że chciała się zgłosić po poliskę, bo tam mąż był ubezpieczony na życie. Jest to ta rozmowa też nagrana i też jest creepy. No i tam, że pytam, dobrze, a jaka jest przyczyna śmierci, co się stało? Ym, mój mąż został zastrzelony. Oni, aha, no to tam tytu ty, 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 sprawdzają w aktach, no ale się okazuje, że ale pani nie jest wpisana jako osoba, która ma dostać te pieniądze, że mąż zmienił na, na swoją siostrę, że to siostra dostanie kasę. Czy to w ogóle nie, nawet nie dostała informacji kto, ale jakby co wy już wiecie, że ta siostra Kay, ta babcia JJ'a, że na nią milion dolarów zostało przepisane, złomanego grosza Lori nie dostanie. No Lori bardzo niepocieszona, ona bardzo liczyła na te pieniądze, szczególnie, że właśnie Zamordowała de facto rękami swojego brata mm, jedyną osobę, która. No, dawała jej jakieś, jakąś kasę, która była w bardzo dobrej sytuacji materialnej, i, no, i dzięki temu Lori też mogła sobie pozwolić na, na wygodne życie. Nie, nie tylko, ona bardzo dużo pieniędzy dostawała z tych. Yy... Social services. Tak, z, y... ponieważ Tylie dostawała pieniądze, ponieważ jej ojciec, i ona dostawała jakoś dużo 6 tysięcy dolarów miesięcznie. 4 tysiące jakoś, mhm. JJ też dostawał, więc ona tych pieniędzy miała naprawdę dużo. Ona nie pracowała, a jej się całkiem nieźle. Ale nie milion dolarów, a to, bo Poli, ludzi, którzy są strasznie napaleni na kasę, szczególnie że z SMS-ów, które wysyłała sobie później ze swoim kochankiem Chadem, możemy wyczytać, że są bardzo niepocieszeni tym, że, e, że te pieniądze trafiły do kogo innego. I oczywiście już się ta narracja w SMS-ach pojawia, że to na pewno ten demon, który go opętał, przepisał te pieniądze na, na siostrę. Tak więc, no plus jest chociaż taki, że Charles coś najwyraźniej przeczuwał i że wyczuł pismo nosem, i nie dość, że złożył pozew rozwodowy w styczniu tego, tam, tego roku. To jeszcze właśnie zmienił chyba w marcu, jeżeli dobrze kojarzę. E, więc już przy, ten, ten beneficjenta, tego swego ubezpieczyciela, swojego ubezpieczenia na życie, na swoją siostrę. Ja bym na miejscu tej siostry pozwała tych zaseranych policjantów, hmm. którzy z którym ja wtedy rozmawiał i którym powiedział, że żona chce go zabić, a oni go po prostu odrzucali. tak. No to jest, to, tutaj, tak, tutaj. Albo bym ich znalazła sama. Zazwyczaj w takich sprawach faktycznie ten model, taki. Patriarchalny wygrywa i że, że raczej w różnych takich sprawach ci faceci mają większą, różną władzę, są bardziej słuchani, mówią bardziej zdecydowanym głosem, ale akurat w takich prawnych, różnych sporach, no tutaj się często właśnie okazuje, jak, tak samo jak z Nicole Kessinger, że, że da się to owinąć też w drugą stronę i niestety, no hardcore, bo to jest, to nie jest tak, że okej, okay, mogli nie wiedzieć, że coś tam to jest takie jawne, Jawna głupota, no, że, że, że ona sobie żartuje, że się wdzięcza, a ci policjanci tam, no tak, powiedz nam więcej. No ale tak no, skończyło się śmiercią. I to nie pierwszą, i to nie ostatnią śmiercią w tej historii przez właśnie takie, y, takie zabawne, luźne podejście, bo ktoś ma ładne oczka i się ładnie uśmiecha. I ma dobre włosy. E, włosy dobre, no to tak. Lori informuje Kolbiego, że słuchaj, mamusia musi wyjechać z Tylee i JJ, bo tutaj źli ludzie chcą nam zrobić złe rzeczy. Będę się odzywać, Chrystus po naszej stronie, nie przejmuj się niczym, będzie super. No, Kolbi, ale no, co zrobić? No, wspomina w dokumencie, który na Netflixie jest dostępny, że, yy, no, że kiedy widział swoją siostrę, właśnie jak Tylee się pakuje, no, że cała zapłakana, ale nie może nic powiedzieć, on czuje, że coś tu jest nie tak, że coś tu nie gra. Możliwe, że to jest dramatyzm telewizyjny, ale może faktycznie tak było. No faktycznie to też wybrzmiewa dosyć rzeczy, tak brzmi to prawdziwie, że on był bardzo zżyty z stali, że z siostrą wyjątkowo mocno jakoś tam no, wychowywali się razem przez lata. Eee, no i no, ale jego siostra nie wiadomo gdzie jest, to mamą znika i też właśnie z JJ-em i a tu już zaczyna się hardcore, bo nie da się, że jest ekstremalnie utrudniony kontakt, że Kolbi nie ma pojęcia, gdzie jest jego mama, nie może się dodzwonić do swojej siostry, próbuje się do niej dodzwonić, tam odpisuje zdawkowo, że teraz nie może rozmawiać, teraz jest zmęczona, teraz musi się uczyć, teraz idzie na imprezę, no i wiecie, tygodnie mijają, miesiące mijają, no i kolby myśli, zaraz, coś tu jest grubo nie tak, no... Że zaraz, czy, czy, czy na pewno jesteś bezpieczna, czy coś się dzieje? Dlaczego nie mogę z tobą porozmawiać? I od pewnego czasu zaczynał zwracać uwagę na szczegóły i widzi, że Taili pisze inaczej niż, niż kiedyś, że no, gdzie indziej stawia przecinki, i na, i używa innych sformułowań, pisze zdania innej długości i myśli zaraz, czy, czy to moja siostra do mnie odpisuje. No i zaczyna się po prostu bać o jej e, bezpieczeństwo. Wiem również z zapisanych wiadomości, że czat napisał Lori, że hej, jakby co, moja żona właśnie tam i zamieniła się w demona, e, więc spróbuję się jej pozbyć. Tak jej napisał wiadomość. I 9 października? października wrzuciła post na Facebooka właśnie Tammy Dabel, że dziwna sprawa, słuchajcie, wracałam do domu, zaparkowałam samochód i nagle patrzę za moim samochodem stoi jakiś facet w masce jakiejś narciarskiej czy kominiarce. I trzyma peń, taki paintballowy pistolet i strzela do mnie, ale chyba nic nie, nie wylatuje. A jestem przerażona, wybiegam, że czego on chce, czego on chce, i wbiegam do domu tam krzycząc, żeby czad mi pomógł. Yy, więc uważajcie, dziwna sprawa. No i takie coś, no ale. Ale potem się okazało, że to nie był pistolet do paintbola wcale, tylko jak znaleźli broń u Aleksa, okazało się, że Alex miał taką broń, która mogła bardzo przypominać pistolet do paintbola. Ja nie wiem jak wygląda pistolet do paintballa, ale on miał jakiś taki, coś miał zamontowane, jak się nazywa ten wygłuszecz? Tłumik. Miał zamontowany jakiś taki duży kwadratowy tłumik, że to faktycznie mogło wyglądać jak, jak ten pistolet czy karabin do paintbola. Więc możliwe, że to był faktycznie zamach na życie y, Tami, który no, nie doszedł do skutku, bo się coś zacięło albo bo cokolwiek. Ale wystarczyło, że minęło 10 dni, no i z przyczyn naturalnych tam. I zmarła, położyła się spać, nie obudziła się. Dodajmy, e... że miała 49 lat i trenowała do Mara, przygotowywała się do, do maratonu. Tak. Ale... Czy pół maratonu, ale. Nikt nie jest zdziwiony, odbywa się szybki pogrzeb, e... i jakby sprawa jest zamknięta nikt nikogo nie sprawdza. Więc teraz słuchajcie, zwróćcie uwagę na daty, bo 19 października z przyczyn naturalnych umiera tami. Jakby co, to jest 4 miesiące po śmierci Charlesa. 4 miesiące. E, I niecałe 2 tygodnie po później, po tym 19 października, czyli dokładnie 5 listopada, Chad i Lori biorą ślub. Całkowicie normalny fenomenon, tak, fenomen, to jest jakby całkowicie normalne zjawisko. No przecież, no żona zmarła, no to co? No ile można czekać? Już prawie dwa tygodnie minęły. Jakby co, to gdzie oni biorą ten ślub, jak myślicie? Gdzieś tam w jakiejś małej kapliczce niedaleko? Nie, na Hawajach, jadą na Hawaje, Są, e, e, mają piękne zdjęcia, które zobaczycie, jak on z ukulele i w koszuli, kwiaty na no jest bajeczka, jest uśmiech, jest fajnie, jest zabawa żona żona jest już w grobie, Charles jest już w grobie, no to sprawa jest przecież pięknie załatwiona. Ale może powiedzmy jeszcze o obrączkach, bo to jest bardzo ważne i o sukni ślubnej. O tak, obrączka została kupiona przez Charlesa, nie dokładnie przez Charlesa, bo Charles już nie żył, ale z jego konta. I to jest bardzo istotny fakt, że została kupiona z jego konta, bo to akurat pomoże troszeczkę tej sprawie, bo obrączkę kupiła Lori. I też szukała tych obrączek dwa tygodnie przed śmiercią, Tami i wtedy też szuka nie tylko obrączek, ale też sukni ślubnej. Mm. Podejrzana sprawa. Zresztą czat y, mówił też wcześniej, że on ma takie wizje, że Tami umrze, ale że umrze w wypadku samochodowym. Mm -hmm. Nie stało się to, no ale stało się to inaczej. Tak jest. Uh... No i pojawia się pytanie, że po co, yy, po co ten ślub brać tak od razu? No bo to się wpisuje w narrację religijną, która tutaj jest bardzo ważna. Nie wiem, czy religijna to dobre określenie, ale w tą magiczną narrację rozsiewaną przez Chada Deibela. No bo Chad mówi, że słuchajcie, no koniec świata zaraz, musimy się szykować. A żeby móc przeżyć koniec świata, to trzeba mieć. Trzeba być w związku małżeńskim z osobą, która jest na twoim poziomie energetycznym, coś tam, oświecenie, wiecie, musi wszystko działać, więc trzeba się hajtać szybko, szybko. No to oni wzięli ten ślub. Aleks, brat, brat Lori, też bierze ślub. Z Zulemą. Z Zulemą, czyli tą, co wcześniej nie wspominaliśmy, koleżanką, slash przyjaciółką, Tami, która też jest pod. Nie Tami, tylko Lori która też jest pod silnym wpływem czada Daybella i należy do tego wewnętrznego kręgu. Też z Melanii, która, no, która się chyba tu najlepiej wywinęła, nie, obie się super wywinęły. A ślub Zulemy z Alexem ma miejsce 29 listopada, czyli szybciutko się ogarniają. Tam jeszcze jeden ślub siostrzenicy, bratanicy. Lori też tam ma miejsce, ale to jest akurat tam... Nie będziemy się tym zajmowali, bo to jest nieważne. No ale, że ci ludzie, którzy są właśnie w ramach tego, tego kółeczka wzajemnej e, świętej adoracji, to, mm, to wszyscy te śluby biorą, więc przygotowują się do, do dni ostatnich. No, ale tak. Kogo cokolwiek interesuje, y, kogo interesuje, coś, z, kim się, z co się dzieje z tymi dziećmi, no to tutaj chwała babci JJ, czyli K, która... Mówi, dobra, gdzie jest mój wnuk do cholery? Gdzie jest JJ? Gdzie jest moje kochane dziecko? I próbuje skontaktować się z Lori. Dzwoni do niej, pisze do niej. Yy, mówi, no co jest z moim wnukiem? No powiedz, czy wszystko z, z JJ jest w porządku. Dostaje, nie dostaje żadnej odpowiedzi, więc dzwoni na policję i, no, i zgłasza tę potrzebę, żeby skontaktować się z, z JJ, że on powinien być z matką z Lori. Ona nie ma z nią żadnego kontaktu. Nie wie, gdzie ona jest. I, yy, no ale właśnie to ona... Super święta kobieta, bo bez niej nie wiem, gdzie byśmy byli z, z tą sprawą. Na Hawajach przecież. Tak, no tak. No to ona z, w jakiś sposób, nie wiem, czy ma jakieś, dostała w spadku jakieś karty, konta jest, dostaje tego typu informacje, ale właśnie to ona się dowiaduje, że, że mm, dostał dokonany zakup tego pierścionka po śmierci Charlesa. Nie, to ja Ci powiem, jak to było. Było to tak... Że Kay znalazła komputer Charlesa i miała jakieś hasła do, nie, do tego komputera, weszła w jego konto i po prostu wszystko znalazła. Tak to było. I zawsze, zawsze, zawsze każdy z tych y, y, złych, y, mrocznych y, postaci, które omawiamy, robi chociażby jeden głupi błąd. No to tutaj mamy do czynienia z takim jednym głupim błędem: no bo przez kupienie tego pierścionka za jakieś tam marne 30 parę dolarów, 6-5 dolarów chyba, no tak, y, podali adres, gdzie ten pierścionek ma być wysłany. No i ten adres to było Rexburg w Idaho. A Rexburg to jest miejsce, które miało być nową Jerozolimą, zdaniem Czada. To tam mieli się wszyscy ci prawdziwie wierzący, wybrani, zebrać, żeby przywitać Jezusa i, no i wraz z nim, prawie że na równi z nim, no, dostąpić zbawienia i tam ży mieć życie wiecznie, i w ogóle, żeby wszystko było super. K podaje adres policji. Policja jedzie na miejsce. No i 26 listopada, czyli już dosyć, dosyć szybko. Puka w, pod, pod danym adresem otwierają się drzwi no i otwiera dwóch panów. I tymi panami jest Chad i Alex. No i. Policjanci także czy jest tu Lori? Nie. A czy mają panowie kontakt do Lori? Nie. Okej, okay. a czy wiecie gdzie jest JJ? No i tam, że trochę chwila konsternacji, eee, że... Eee, to, że nie wiedzą, że, że co, no ale że może... A nie, że wiedzą, że on, że jest u, u babci Kay w Louisianie, a tam jest, tam jest JJ. No, a policjant patrzy na Aleksa, który to mówi mówi, no tak, proszę pana, tylko że tak się składa, że to właśnie pani Kay na, zadzwoniła, że nie ma kontaktu z wnukiem i podała nam ten adres. No to już się robi trochę gorąco na tyłku, no i tam się patrzą na siebie, rozglądają, mówią, to może to może powinni panowie porozmawiać z Lori, która jest tam, tam obok, niedaleko. No Przed chwilą. Pan mówił, że nie wie, gdzie jest Lori, że nie ma do niej numeru, no ale teraz już podają, gdzie ona jest. Dobra. No to policjanci, niewiele myśląc, idą po ten drugi adres i faktycznie otwiera im, otwiera im Lori i yy, pytają ją, czy gdzie jest jej, gdzie są jej dzieci. No, ona mówi, że. Yy, a, że jej dzieci są z jej, u jej przyjaciółki yy, Melanie Gibb i że w Arizonie tam z nią siedzą i coś okazało później kłamstwem, ale że są z Melanie Gibb i, i, i tyle, i że są bezpieczne. No, policja mówi spoko, fajnie, ale to. Czy możemy zadzwonić do tej pani Melanie Ghiba? No już oczywiście podaje numer. Melanie Gipi nie odbiera. No a co tam? Lori szybko mówiła, że pewnie są w kinie, że coś tam, że później. Ten. W rzeczywistości to co się stało, to w momencie, w którym to w ogóle szybka akcja jak komandosie jak szpiedzy. kiedy policja szła do Lori od Czada i Alexa to Chad zadzwonił wtedy do Melanie Czy tam pisał, czy zadzwoni, powiedział, że Melanie, słuchaj, jest taka sprawa, że będzie do ciebie dzwoniła policja za chwilę. Nie odbieraj telefonu. Krótka sprawa nie odbieraj telefonu. No ok. Eee, no i dlatego to wszystko się im udało. I zadziałali szybko, no bo policja no na ten moment co nam no miała zrobić? Nic, więc odpuściła. A następnego dnia, kiedy znowu przyjechała na miejsce, no to już pod jednym, drugim adresem nikogo nie było. Czyli Alex, Lori i Chad zniknęli. Bo oni wszyscy mieszkali razem. Prawie. Znaczy mieszkali obok siebie w takim jednym kompleksie mieszkalnym. Tak, że w tej swojej właśnie czekając, że tam te, te dni ostatnie mają się wydarzyć. No, Melanie poczuła się mocno pokrzywdzona, kiedy w końcu ta policja się z nią skontaktowała i że została użyta jako taka wymówka bez, bez porozumienia żadnego wcześniejszego. No i jest nagranie, kiedy ona już współpracując z policją nagrywa swoją rozmowę i dzwoni do Lori i mówi, że Lori tutaj w ogóle, że o co chodzi, że dlaczego... Dlaczego podałaś mnie, jak powiedziałaś takie rzeczy? Ona tam, że no, bo tutaj wiesz, że jesteśmy przyjaciółkami, i tak dalej. No, ale no, chyba nie jesteśmy przyjaciółkami, jak. Mówisz policji i mieszasz mnie w takie sprawy, że są ze mną twoje dzieci, a to jest nieprawda I, i w ogóle czy z twoimi dziećmi wszystko w porządku? No tak, tak, z moimi dziećmi wszystko w porządku, a ty pewnie współpracujesz z policją i pewnie nagrywasz tę rozmowę, ale i tak cię bardzo kocham, bardzo cię kocham. Też w tle głos Chad'a, który tak, tutaj to są sprawy wyższego rzędu, tararara, święta, święte. No i tyle, więc Malini zostaje z tego chyba cudownego kręgu wypchnięta tym samym, bo. bo... Nie zamieniła się w demona? Chyba nie, co? Chyba nie. Nie zamieniła się w demona, i ja nie mam za dużo sympatii do Melanie, bo to też nie znam tej sprawy aż tak dokładnie, żeby wszystkie informacje czytać. Ale są ludzie, którzy są mocno wkręceni w postać melanii i tam dużo na jej temat wyszukują informacji w sieci, bo wiele rzeczy, które ona później będzie zeznawać, jest po prostu niespójne. Melanie bardzo dużo kłamie i po prostu próbuje się wybielić, żeby jak najbardziej oddalić się od tej sprawy. Bardzo możliwe, że o wielu różnych rzeczach wiedziała, wiele różnych rzeczy była za, zamieszana, no i no, kiedy już wszystko wyszło, no, ziemia się, świat się nie skończył i jest lipa i główni podejrzani są aresztowani, no to lepiej po prostu być od tego jak najdalej i, no, i się trzyma od tego jak najdalej. Grudzień. 11 grudnia dochodzi do ekshumacji z włoktami, okazuje się, że została zamordowana, że to nie była naturalna śmierć, tylko została uduszona. I jak Zulema się mm, dowiaduje, że, że tej ekshumacji dochodzi, no to dopytuje Alexa. Zulema to jest żona Alexa brata Lori i też w tym kręgu bliskim Chad'a i Lori i tej całej ekipy. Zaczyna dopytywać Aleksa, że słuchaj, czy ty coś wiesz, bo ta ekshumacja, że o co chodzi, czy jesteśmy w jakimś niebezpieczeństwie? Alex mówi, że, że nie, 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 ścina temat, nie, 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 no, ale w pewnym momencie Hmm, zaczyna się stresować i mówi, że, yy, że chyba chcą ze mnie zrobić yy, kozła ofiarnego. Że to chyba na mnie ma wszystko spaść. No, Zulema pyta, ale co, o, o czym ty mówisz? On nie odpowiada, no, ale to jest dosyć istotny fakt, bo następnego dnia Aleks umiera. Znajduje go syn. Zulemy, z jej poprzedniego małżeństwa, załóżmy, że małżeństwa i mówi, że tutaj starszy pan, chłopak mojej mamy, leży w Starszy pan, mojej 51 mamy, lat dodaje. Tak. Że starszy facet leży w łazience bez ruchu i. zażegany. Tak. E, doszło do zatoru płucnego, coś tam mu, mu tam się zatkało w krwioobiegu, w płucach i. I podobno to jest rodzinne. Matka Lori się wypowiadała, że oni to w rodzinie mają taką chorobę. No więc nie ma co drążyć tematu. Nikt się nie jakoś szczególnie tym nie przyjmuje. No, ludzie umierają, co z tego, że to jest tam, nie wiem, która już śmierć w ciągu, w ciągu miesiąca, ale okej. Okay. Kolejna osoba, bardzo, bardzo z tego wokół tego tematu ginie. Do dziś jest uznane, że, był to, że była to śmierć naturalna, chociaż bardzo dużo osób no, zaznacza fakt, no, że kurczę, no, niesamowity zbieg okoliczności, że, że dzień po tej ekshumacji on nagle ginie. I, czy to było samobójstwo, czy to było zabójstwo, czy może faktycznie przyczyny naturalne? Ja myślę, że to było samobójstwo, że oni tak go wkręcili, że on musi się dla nich poświęcić, żeby być tym rycerzem, żeby ch chronił, chronił hmm. i chronić Lori, że on się po prostu jakoś zabił. I też tutaj jest ciekawe, że i on, i Tami mieli na ustach jakąś różową pianę. I Nie wiadomo, co to jest ta różowa piana. To mm. takie podejrzane. Podejrzane, totalnie. No to wszystko jest podejrzane, szczególnie, że. No właśnie, jeżeli, jeżeli tak łatwo uznano za śmierć naturalną, śmierć tam, no to może tutaj też jakoś nie, nie zbadali wszystkiego. No, kto wie, kto wie, co się mogło wydarzyć. Ja słyszałam jeszcze koncepcję o zatruciu malachitem, mhm. ponieważ y, te pierścionki, te obrączki, które kupiła Lori i sobie i Chadowi, to były pierścionki takie właśnie zielone z malachitem, a malachit to jest taki specjalny kamień magiczny, który. Pomaga wejść w nową fazę życia, chroni przed złym urokiem, i tak ale malachitem można się też zatruć. Jeśli na przykład mm. będziemy wdychać albo połkniemy proszek malachitowy, to on tam zawiera węgiel czy jakieś mm. związki węgla i można się tym zatruć. I tutaj też są takie przypuszczenia, że być może tutaj coś z tym malachitem było mm. na rzeczy. Może, może, nie, naprawdę, bo to no, nie, no znowu sami sobie możecie ten, e, tą, tą ścieżkę czasu, ten timeline zobaczyć, że no, no jak to jedno po drugim, jedno po drugim, aż dzień po. I to też bardzo wygodna śmierć, trzeba stwierdzić, no bo Aleks znika, główny w sumie podejrzany e, i, i tyle, no więc jakby kolejny jakiś zatarty ślad w drodze do mm, Czada i Lori. 20 grudnia rozpoczynają się poszukiwania dzieci. Dziwne, że tak późno, no ale dopiero, dopiero teraz, 20 grudnia i, ale takie już faktycznie no, na szeroką skalę. Media trąbią o tym bardzo, dziadkowie JJ-a wypowiadają się w mediach, że tam czekamy, prosimy, jakakolwiek informacja babcia, mama Lori w telewizji, że jej córka na pewno nie zrobiła krzywdy dzieciom, że ona to wie, ona to czuje, ona zna swoją córkę, że na pewno nic złego się nie stało, ale niech tam tylko się odnajdą, żeby tam czekają na jakąkolwiek informację. 3 stycznia przeszukują, policja przeszukuje posiadłość Czada i znajdują tam różne jakieś tam dowody różnego rodzaju, jakieś pieniądze, jakieś dokumenty, jakieś paragony, e, no ale tyle. 26 stycznia Chad i Lori są zauważeni na Kauai, na Hawajach. To ta sama wyspa, na której kiedyś byli jak z rodziną, jak Lori była młoda. Później byli tam, z, była tam z. No, kilka razy ze swoimi tam dziećmi, z dziećmi, tak. No i teraz kolejny raz właśnie z Chadem. Tam, tam z Chadem wzięła ślub, właśnie w Kauai, tam gdzie te zdjęcia z tymi, z tymi ukulele i tak dalej. Mm. No i kilka dni później zostali zatrzymani przez policję. No i na nagraniu widać, że Lori. Pff, jak zwykle, jak jest policja, to co najwyżej uśmiech albo zwykła mina, ale nawet, na, no nawet brew jej nie drgnie. Eee, czad nie wygląda na takiego wyluzowanego. On różnie. Raz, raz trochę uśmiechnięty, raz trochę spięty. Mm. Dostała kilka dni, żeby powiedzieć, gdzie są jej dzieci. Tam został określony termin, kilkudniowy wyznaczony. Ona tego nie zrobiła, nie powiedziała ani słowa. No i, i co? I została aresztowana. Mijały miesiące, wciąż nie było wiadomo, gdzie są dzieci. Mimo rozmów z policją, mimo rozmów z synem, z... syn też do matki dzwonił od niej, próbował wyciągnąć te informacje. Policja przesłuchiwała, były poszukiwania w całych Stanach. No nic dane z GPS-a, aha, tam w pewnym momencie, kiedy na jakimś zdjęciu okazało się, że ostatnie zdjęcie, jakie mają taką ostatnia data, to jest zdjęcie, na którym Alex jest z Tami i jest z Taili i z JJM i są chyba w parku Yellowstone. Tak. I mm, no więc tam policja zaczyna szukać no i skoro to jest ostatni ślad, no to ma, dostałem nakaz, czy nie, może bez nakazu, nie wiem jak to tam prawnie wygląda. Ale to jest ostatni ślad Tyley, mhm. bo JJ jest następny ślad za chyba jeszcze dwa tygodnie. Jest jeszcze jedno A. zdjęcie, jak siedzi w piżamce takiej, w której tak, potem czerwonej. został znaleziony. Tak, mhm. tak, masz rację. No, ale udaje się wspiąć w miarę, że dobra, to może Alex jest, tą, co prawda nie żyje. No ale mamy jego, dane, jego telefonu no i policja zaczyna śledzić GPS telefonu. No i pokazuje, okazuje się, że 9 września 2019 roku Alex był w ogrodzie Czada przez prawie 3 godziny, około 2,5 godziny. I tego samego dnia Czad napisał wiadomość do swojej żony że, a słuchaj, e, duży szop się tu kręcił, musiałem go zastrzelić i zakopałem go w naszym przydomowym cmentarzyku zwierząt. Nigdy nie zakopywał żadnych zwierząt, nigdy nie pisał takich wiadomości do swojej żony. Była no, no, to bardzo długa wiadomość, to po pierwsze, a po mm -hmm. drugie też y, ta żona mu jakoś tak odpisała, że no to fajnie, fajnie coś i było wiadomo, że coś chyba między nimi też jest nie tak, być może dlatego, że Charles powiedział... Wszystko o związku jej męża z Lori. Mm -hmm. A, i jeszcze też ważne, że mm -hmm. wcześniej policja odkryła chyba na telefonie, że czat sprawdzał kierunek wiatru. Jak, i, jak będzie wiał wiatr w tym w t, dosłownie przed. Tym teraz wiemy już, że. Spa no, co powiemy? Tak. No. Że te zwłoki zostały spalone mm -hmm. zwłoki talii. i czad wcześniej sprawdzał, w którym kierunku będzie wiał wiatr, żeby przypadkiem nie zawiał do sąsiadów. Mm. Bo jednak, jak pali się ciało, to już wiemy z innych odcinków tak. ma bardzo charakterystyczny zapach. Ted Nielsen, jakby was ciekawiło, to jeden z pierwszych naszych nagrywek. brytyjski Ted. damer. Nielsen. Nie był Ted. Ale Nielsen, sobie możecie sprawdzić. 9 czerwca 2020 roku policja przeszukuje posiadłość Chada, który był wtedy na wolności, bo no bo za co miałby niby siedzieć? Lori była cały czas w areszcie. No i ale skontaktował się z Lori i mówi, że i szukają, szukają, że są, że przeszukują posiadłość, słychać, że jest wydygany, że jest spięty, że głos mu się łamie, ale mówi, że się, że, się, że jest spokojny, że jakoś będzie. Lori też no na zbyt tęgą nie brzmi, no bo chyba święcie wierzy w, w świętość i niesamowitość czada, i, i nie życzy mu źle. No ale tak, no czat, mimo swojej głębokiej wiary i spokoju, wiedząc, że nic złego się nie stanie, wsiada w furę i zaczyna uciekać. No policja go goni, od razu go zatrzymują, od razu go aresztują. No, no i niestety, czy stety, stety dla zakończenia sprawy, no ale najgorszy scenariusz się sprawdza. Znajdują em, zwłoki, częściowo spalone zwłoki dzieci, które. Nie, 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 nie. nie. Hmm? Były zwłoki tylko spalone zwłoki Taily Były no tak. poci pocięte yy, na części mm -hmm. i spalone zwłoki tali, a zwłoki JJ'a były zawinięte w torbę mm -hmm. i ok owinięte taśmą. I też mm -hmm. miało owinięte usta. Tak, 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 Jego zwłoki nie były spalone. Okay. No ale to znajdują, znajdują spalone, yy, spalone i niespalone zwłoki dzieci. To jest, yy, no niestety, no szybko się okazuje, to są właśnie zwłoki yy, Taily i JJ'a. Nie wiadomo, jak zginęła to znaczy, no, Wskazano, że było to zabójstwo, ale no, nic nie da się powiedzieć, czy, czy spłonęła, jak żyła, czy nie żyła. Szukano jakichś śladów noży, nie noży, no, ale zwłoki były w takim stanie, że, że nic. No, w przypadku JJ więcej się zachowało no, i wiadomo, że został uduszony. I też no, koszmarna sprawa, bo był właśnie pozwiązywany taśmą, miał worek foliowy na głowie zawinięty, owinięty taśmą. I odwijając taśmy i sprawdzając, na jednej z taśm znaleziono włos Lori. Więc y, to też było bardzo istotny motyw w całej y, sprawie. No tutaj y, tutaj sprawa już, no już wiadomo, no zostali postawieni w akt oskarżenia, są postawieni jako oskarżenia, aresztowano ich, do dzisiaj są y, w areszcie? Nie. znaczy... Tak i nie, bo odbył się już proces mhm. Lori, i ten proces się zakończył, i tak. ona została uznana wszystkich zarzutów, jakie jej zostały tak. postawione. To może nadpowiemy czemu. Została e, tak, winna morderstwa pierwszego stopnia Tylee, winna pierwszego stopnia morderstwa JJ, winna spiskowania na rzecz morderstwa Tami, czyli żony Chada. Ale nie znamy kary jeszcze. Jeszcze nie znamy, ale to jeszcze nie wszystko, bo mhm. jeszcze zostało jej postawione to grand test, czyli to. Yy... Ucieczka, tak? Czy... Nie, nie yy, no, kradzież. Kradzież, mhm. ona okradała Tylie z tych pieniędzy, A, to, to które Tak, mhm. i właśnie i też spiskowanie w sprawie z morderstwa i Tylie i J.J. Mhm. Jej zostało postawione sześć chyba zarzutów, czy nawet siedem i. Sze sześć, tak, mhm. bo to był to kradzież i spisek jeszcze w sprawie Tami mhm. i została uznana winną wszystkich, w sprawie wszystkich zarzutów, ale jak sobie obejrzymy ten cały proces, to ona jest taka... Niezwykle spokojna i, i cały czas, nie ma ani jednego, są jakieś nagrania, że jest na te, no ale też się postarzała e, Strasznie. bardzo... E, na twarzy, więc na to więzienie robi. No i może do niej też dociera no to, że dzień sądu minął, a nie ma sądu, poza tego, który jest no, oficjalnie na niej. Może źle zrozumiałam, może to był dzień sądu. <laughs> może tak, może do niej dociera, że zamordowała swoje dzieci, ciężko stwierdzić, ale są też nagrania, gdzie jest na gdzie wdzięczy się do reporterów, gdzie tu w ogóle jest. No jak gwiazda niczym. A no jeszcze może powiedzmy o karze śmierci. Tak, mhm. bo ona y, ta kara śmierci została zdjęta ze stołu, powiedzmy, ale to też ze względu na jakieś formalności, mhm. bo w Idaho jest kara śmierci i ona mogłaby ją dostać, ale tam podobno było strasznie dużo rzeczy i to strasznie by długo trwało, więc zostało uzgodnione, że tej kary śmierci dla niej nie będzie, ale ciągle kara śmierci jest moż możliwa dla czada. Mhm. Więc jemu to nadal grozi i to podobnie ją dostanie, tak mi się wydaje. Tak, 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 tak. Bardzo możliwe, szczególnie, że opinia publiczna jest bardzo cięta i no, domaga się tej kary śmierci. A to, co też jest ciekawe, to to, że no, wolno to wszystko płynie, bo y, ten wyrok, o którym mówimy na, na Lori, no to on zapadł 11 maja 2023, tego roku teraz. Na spraw ona jest przecież Świerzyna. w więzieniu już 3 lata prawie. No i a dopiero teraz udało się to. Chociaż może porównać z niektórych innych spraw jest to całkiem szybko. Jeżeli chodzi natomiast o Czada, no to znalazłem informację w internecie, że rozprawa planowana jest na czerwiec przyszłego roku, czyli 2024. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Co jeszcze warto wspomnieć o samej Lori? Em, i może jej stanie psychicznym tak na szybko, zanim przejdziemy do głębszej analizy, to to, że możemy usłyszeć między innymi w dokumencie czy w różnych podcastach, różnych takich fragmentach, bo pełnych dużych wywiadów nie znalazłem, bo ona nie chce żadnych informacji udzielać, ale jak skontaktował się z nią kolbi, jej syn? I, no I w ogóle w emocjach, że mamu zamordowałeś moją siostrę, że co ty zrobiłaś, widać, że ona albo gra, albo faktycznie do niej kompletnie nie dociera. Niewinnym głosem odpowiada, że: A mamu, co ty zrobiłaś, ale co ja zrobiłam? No i tam: Ale mamu, nie mam siostry, zamordowałeś moją siostrę, będzie mi jej brakowało. Mi jej będzie brakowało, przecież to moja dzisiaj, moje dziecko. I gdzie moje dzieci? Także i bardzo też to, co o czym wspominają niektórzy profilerzy, że przy innych y, mordercach to też było w sprawie Łoca, y, że dystansuje się od zbrodni. W ogóle nie padają żadne określenia, że zrobiłam, zabiłam, udusiłam, ukryłam, nie powiedziałam, tylko jest tak, że, że jest jakaś sprawa, że ona kocha, że się wydarzyło coś, że on nie rozumie. I, no i takie, no, że zupełnie jakby ją to omija, przepływa obok niej jakakolwiek odpowiedzialność za. i, i jakakolwiek potrzeba też wyjaśniania tego, co zaszło, co się stało. Z takich niuansów też nie wiem, czy jest sens się zagłębiać, bo to są różne prawne takie rzeczy, że. bo kiedy już wielokrotnie wspominaliśmy o tym, że jest różnica między stwierdzeniem, czy ktoś jest zaburzony psychicznie od strony psychiatrycznej, a czy jest niepoczytalny od strony prawnej, więc to są też te, więc gdzie można wykorzystać zaburzenie jako okoliczność łagodzącą w sądzie. Ale w Idaho nie ma czegoś takiego jak mhm. niepoczytalność. Mhm. Tak, tylko że była tam taka sprawa, że, że mimo, że nie ma, ale też było, czy w ogóle jest, jest zdolna do tego, zupeł... żeby odpowiadać przed sądem. To są zupełnie dwie inne rzeczy. No tak, tak, ale mimo wszystko związane z jej stanem psychicznym. Ale nie w tym samym czasie. Niepoczytalność mhm. w chwili popełnienia przestępstwa, tak zdolność do sta stanięcia przed sądem, tak. zdolność w chwili. Tutaj jest, tutaj jest bardzo ważne pytanie, czy. Osoba oskarżona jest Rozumiem. w stanie zrozumieć zarzuty, które zostały jej postawione. Tak. I też to jest takie trochę, można powiedzieć, nie wiem, mnie to trochę śmieszy, że jak nie jesteś w stanie, i Lori nie była w stanie za pierwszym razem, niby, mhm. bo odesłali ją właśnie do, yy, do psychiatryka, żeby jej została ta. Żeby jej to zostało przywrócone. To się nazywa ta kompetencja do... To po polsku głupio brzmi, tak? Mhm. Kompetencja do, do tego, żeby stanąć przed sądem. Żeby ta kompetencja została jej przywrócona. Została jej przywrócona i odesłali ją z powrotem do sądu. I wtedy dopiero zarzuty oficjalnie mogły jej zostać postawione. Więc to jest trochę takie dziwne. Ale jest różnica między, między stanem umysłu w chwili popełnienia zbrodni, a w chwili... Yy, rozprawy. Tak, i mimo, że i tuż nie, niezależnie od tego, czy, w który są by ją ocenił, czy zdolna, niezdolna, to no, yy, wiadomo, że mimo, że to nie jest ważne w to i tak jest stwierdzone, że ona była poczytalna, to znaczy, że odpowiada za, za te zbrodnie. Mhm. No dobrze, to zastanówmy się, bo tutaj jest to, jest, to jest dziwna historia. Tak. I ja to trochę tak Stoję na rozdrożu, bo z jednej strony z jednej strony wydaje mi się, że ona jak najbardziej powinna po prostu trafić do więzienia, tak. co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Mm -hmm. Co najmniej powinna trafić na, na całe życie. Tak. A z drugiej strony wydaje mi się, że ona w to wszystko wierzyła. Ona wierzyła w te demony. Ona wierzyła, że jest tą boginią, a nawet bogiem, że była żoną Chada w siedmiu innych życiach, że jest tą wybranką, że stanie na czele tych 144 tysięcy i tak dalej. Ona w to wierzyła. A jednocześnie wydaje mi się, że ona to wykorzystała do tego, żeby zmanipulować innych ludzi, żeby przede wszystkim zmanipulować Czada, który tak trochę się w to kręcił, wkręcił, żeby zmanipulować Aleksa. Przede wszystkim, który tak. totalnie się w to wkręcił i on też w to wierzył. Potem Zulema, jak jest pytana, to można posłuchać jej, jej przesłuchania przed sądem. To pytają się, czy, czy Alex to wierzył. A ona powiedziała, że w 100% on wierzył we wszystko, co oni mu powiedzieli. Tak. I w te demony, i to, że on jest tym, tym jej rycerzem, czy tym wojownikiem i tak dalej, który został wybrany do tego, żeby właśnie strzec swojej siostry. Więc no tu jest taka kwestia, czy ona jest. No, i właśnie, i druga kwestia. Czy ona jest szalona, czyli, czy ona ma jakąś. No właśnie, szalona to nie jest. no właśnie to tutaj... nie jest dobre Okej, okay, okay. tutaj no? szalona akurat jest dobrym określeniem, moim zdaniem, bo ona tu nie ma takiej choroby psychicznej tak. stricte. Tak. To jest jakieś szaleństwo po prostu, tak. takie, bo ona. Ale ani... może być związane z jakimś zaburzeniem psychicznym. Ale ona, może być. Ale ona. Co, byś. Po... Jeśli ich się posłucha, tych przesłuchań przed sądem, i gdybyście nie wiedzieli. Że oni, że to jest sytuacja przed sądem, i gdyby ktoś wam powiedział: No, tutaj mamy kilku schizofreników, i oni teraz są w szpitalu, i tutaj lekarz ich przesłuchuje, żeby ich przy, przyjąć do szpitala, ja bym nie miała żadnych wątpliwości, że tak faktycznie jest. Mhm. To, co oni opowiadają o tych demonach, że tu Jezus przemawia, że tam zobaczyła, że wstąpił z nieba Chrystus i on im udzielił tego ślubu, okay. że, że tutaj ktoś do mnie mówi, mówi mi co mam robić, to jest po prostu, ja się wiele lat zajmowałam schizofrenią i. Mhm. No to jest po prostu w 100% dokładnie to, ale poczekaj, ale mhm. z drugiej strony, więc to jest, oni mają, nie wiem, jeśli oni w to wierzą, a myślę, że wierzą, mają. Totalne urojenia, ale z drugiej strony to nie są ludzie w psychozie. Oni normalnie funkcjonują, tak. oni normalnie z tobą rozmawiają. To nie są jacyś tacy zaburzeni. Mm -hmm. ostry. Nie potrafię stwierdzić, co to jest. Tak, mam bardzo podobnie. Ja się zgadzam, zgadzam się z tym, co mówisz, bo yy, to jest tak, to jest w ogóle ważny taki kawałek, że jak ktoś robi rzeczy nieludzkie, pokręcone, szalone, to wcale nie oznacza, że ta osoba ma, jest zaburzona psychicznie, że może jej postawić diagnozę. Takie myślenie w ogóle byłoby, czym wspominałem chyba w poprzednim czy dwa odcinki temu, to jest bardzo krzywdzące myślenie dla osób z zaburzeniami, bo można sobie mieć zaburzenie psychicznie i moralnie normalnie funkcjonować, a można być bardzo jakby normalnym człowiekiem, który po prostu jest moralnie niedostosowany, albo z bydlakiem i, i komuś robi krzywdę i tyle. Tak jak nie każdy y, mąż bijący żony, czy żona bijąca męża jest zaburzona psychicznie, tylko po prostu jest osobą agresywną, która robi złe rzeczy i tyle. Więc to jest dla mnie o tyle ciekawe, żeby tu rozdzielić, bo czy ona, ona mogła być Święcie przekonana i to jest moje właśnie pytanie. Tak samo to dotyczy Czada, dotyczy Aleksa, dotyczy Zulemy i tej całej ekipy że może być święcie przekonany, że anioły do ciebie mówią i rozmawiasz z Jezusem. Tylko czy to faktycznie mówimy, czy ta osoba mówi o, o mamach wzrokowych i słuchowych, i czy ona widzi Jezusa, który przed nią stoi, czy ona faktycznie słyszy te głosy? Czy ona jest po prostu tak wkręcona w tą narrację, że ona jakby wierzy w opowieść, którą opowiada? Ona nie widzi żadnego Jezusa, ona nie słyszy żadnych głosów, ale wkręca sobie, roi sobie to, że nie no, tak jest, ja czuję, że ja jestem wybrana, ja mam to, te rzeczy się wydarzają. Ja wczoraj rozmawiałam z Jezusem, mimo że wczoraj no, nie rozmawiałam z Jezusem. Ale ta, ja myślę, że tutaj jest, też są mhm. dwie jakby strony tego, mhm. że ona, z Lori mówiła, oni w ogóle wszyscy tam mówili, że oni widzą te y, demony, widzą te. Anioły, że oni z nimi rozmawiają, że Chrystus wszedł do nich, że fizycznie On tam był, więc. Ale myślę, że to akurat było kłamstwo. Natomiast, wy, żeby, żeby zmanipulować właśnie innych ludzi, żeby zostać tym przywódcą tych 144 tysięcy, więc myślę, że to było kłamstwo, ale z drugiej strony myślę, że ona w to wierzyła, że tak faktycznie jest, tylko bez tych faktycznych, bez tych mhm. omamów i, ty, no tak. i tych, że miała urojenia, ale nie miała omamów. Tak. Tak, tak, to też jestem w stanie się zgodzić i że jest ogromna siła sugestii, szczególnie kiedy wchodzimy w takie grube, mocne tematy jak religia, czy wchodzimy w takie tematy jak, nie wiem, też teorie spiskowe na przykład. I są ludzie, którzy. Wierzą w różne, tu nie chcę nie, nie stygmatyzować żadnej grupy wierzącej w jakieś teorie spiskowe, ale że, że są ludzie, którzy są święcie przekonani, bo naglądali się tylu filmów, że tam nie wiem, spotki, czy kontrola umysłów, czy jakieś tam gady, czy to jakby różne rzeczy, że, że wiedzą, oni wiedzą, mimo że nie widzieli na własne oczy, nie. Niedoświadczeń nie usłyszeli, ale jednak są to jest tak przekonująca historia, że nie wiem, że człowiek ma po prostu, chyba mamy w sobie zakodowany potencjał, żeby w coś wierzyć. I, i wierzą, i wierzą, i tak wierzymy, wiem, że Lori że wierzy, że, że czad, bo mi się wydaje, że czad nie ma urojeń takich, w takim znaczeniu, że ma myśli, które mu tam naciskają na psychikę i, i on wierzy w nie, tylko że on właśnie jako taki trochę życiowy nieudacznik, w pewnym momencie właśnie tam zaczął pisać sobie te różne spotkania ze śmiercią i był w takim środowisku, gdzie było przyzwolenie na takie większe fantazjowanie, dopuszczanie różnych takich półprawd i tak dalej, podążanie za nimi. Że jak spotkał Lori, która była atrakcyjną, hipermagnetyczną, pełną energii kobietą, z otwartymi oczami, uśmiechem, która mówi: tak, jesteś zbawcą, masz moce, to on w pewnym momencie tak. Mam i to, co opowiada, że on zaczął te pierdoły tak w skalę minus 5 do plus 5 demony, to będzie 2 czerwca koniec świata, że on zaczął w to po prostu wierzyć na zasadzie takiej właśnie zapożyczonego urojenia, psychozy, takiego, w takim znaczeniu, takiego no, od, odczepienia od, od torów zdrowej narracji psychicznej. Ale to też y, należy pamiętać, że to nie jest nasza. Dla nas to te demony i anioły i to wszystko to jest, no to już jest super odklejenie w naszej kulturze, ale oni żyli w innej kulturze, oni żyli w innej wierze i ta ich wiara, to oni, oni tak bardzo, bardzo daleko od tego nie odeszli. Tak, mhm. nie było tam oczywiście tych skał, demonów światła i tak dalej, ale tam ich wiara dopuszcza spotkania z aniołami, dopuszcza te małżeństwa celestialne, tam czy jesteśmy małżeństwem na zawsze, więc to nie było tak super, bardzo takie mega odklejenie, że nagle tutaj jacyś wariaci przyszli i zaczęli opowiadać o jakichś zombiakach, mhm. ale no. Oderwali się troszeczkę mm -hmm. i moim zdaniem po prostu to wykorzystali, żeby zmanipulować ludzi i tak. zdobyć to, co chcieli, czyli władza, seks, pieniądze. Władza, seks, pieniądze. I też właśnie, żeby tej Lori się za bardzo nie upiekło, bo też tak, z tego, co sam słyszę, to, to, o tym opowiadamy, że Lori jest ta najbardziej chora, tak to nazwijmy, najbardziej wierząca w to, w co mówi i, 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 i tak dalej. Ale to nie, to nie jest tak, że to wyklucza z kolei taką po prostu perfidną złą część jej. Bo ona równie dobrze może współwystępować, że to też jest taka moja teoria, bo, bo ja nie znam żadnych oficjalnych diagnoz, bo one chyba są w ogóle tajne na czas rozprawy, jakie zostały postawione oficjalne diagnozy. Bo jakieś tam były, chyba chyba pięć ubiegłych, ale ja mam taką swoją teorię, że ona ma mm, też zaburzenie antyspołeczne, mieszane pewnie w jakimś stopniu z narcystycznym, ale że antyspołeczne, że ona po prostu nie odczuwa. Mm, Współczucia, że ona nie empatyzuje, że ona nie, no, nie ma to, to, właśnie, że ona jest w stanie na totalnym luzie podejść do policjantów, wiedząc, że może został zabity, że ona nie widzi nic złego, że przecież to by się nawet opłacało, żeby trochę poudawać, że jest jej smutno czy coś, ona nie umie, ona nie kuma. Ale że ona mi się wydaje, że to złego. nie dlatego, że ona jest antyspołeczna, bo zobacz wszyscy, z którymi rozmawia, nie wiem, policja. Kogo przesłuchają wszyscy, mówią, że Lori była cudowną zawsze osobą, była mega kochającą matką. Zaadoptowali przecież tego JJ-a tak. i wszyscy mówią, że była super, że była właśnie bardzo towarzyską osobą i ona potem dopiero się zmieniła. Wydaje mi się, że ona nie jest aspołeczna. Myślę, że ona jest tak wkręcona i ona tak w to wszystko wierzy, że ona faktycznie wierzy, no po co zabijałaby hmm. te dzieci. Mhm. Mogła je oddać, prawda? Ale mhm. ona wierzyła, że to są te demony i że one gdzieś tam odeszły do lepszego świata, że oni je uratowali wręcz. I dlatego mi się wydaje, że tak po prostu siedzi uśmiechnięta w sądzie, że siedziała, że z tą policją, jak policja przyjechała po zabójstwie Charlesa, też była taka super wyluzowana. Mi się wydaje, że to dlatego, że ona w to wszystko święcie wierzyła. Plus wierzyła, że zaraz będzie koniec świata. No więc o czym my tu w ogóle rozmawiamy? No i właśnie to jest pytanie, bo. No nie wiem, znaczy może tak. No nie, nie, ja nie upieram się przy swojej teorii na 100%, ale jednak bym jej też tak łatwo nie odpuszczał, bo. Ym... Bo to też wcześniej miało miejsce. To jak mówiła o jeżeli chyba, że to była prawda z tym molestowaniem, ale też te wszystkie rzeczy wokół tego tematu, że czy yy, co mówiła o swoim mężu, że molestował jej syna, to, że możliwe, że to było kłamstwo, to że mówiła, że ją bił, to, że mówiła, że Charles ją zdradza, że zanim nad doszło. No nie, wiemy, nie, 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 nie. Morder... Ja że to, że Charles ją zdradzał, to już było jak była mega wkręcona przecież. Tak jak mówiła, że chce go... No oczywiście, jak mówiła, że on się zamienił w demona i chce go zabić, to już tak. To już było leciało na tej samej fali. No ja, ja nie wiem. Ludzie, którzy ludzie, którzy na przykład biorą udział w zbiorowych e, samobójstwach na tle religijnym e, Nie idźmy tą ścieżką. Ludzie, którzy dokonują zbiorowych samobójstw na tle religijnych są hiper do tego stopnia, że są gotowi się zabić. I jednak... Jednak z jakiegoś powodu, albo im tam im wypompują tą truciznę, albo im tam ręka drgnęła i nie wypili czy coś, albo ktoś ich powstrzymał, i się okazuje, że ufo nie przeleciało, żeby zabrać ich do siódmego nieba. Mają doła. Mają hiperdoła, bo czują się oszukani, złamana psychika. Jak to, co się stało? A Lori wiesz, no, jeżeli to faktycznie była wkręta, no to kiedyś to co. Wkręta bez końca? No bo przecież wszystko strzelił jasny człon. No bo. No ja mocy... myślę, że ona sobie jest w stanie jakoś to wytłumaczyć. Tak? Ale ja, Może mam, tak. ja mhm. mam jeszcze jedno pytanie na koniec. Nie będziemy już tu dyskutować, bo to jest gruba, jakby no, gruba sytuacja do, do rozchminki, Ale mam pytanie. Chcemy linczu też uniknąć. No właśnie, chcemy uniknąć linczu, więc powiem to w formie pytania. Jeśli mamy jakąś religię, to gdzie się kończy? ta zdrowa religia, czy w ogóle coś jest takiego jak zdrowa religia, a gdzie się zaczyna już taka odklejka, gdzie wchodzimy w te rejony, no można powiedzieć już choroby psychicznej. W, który, w, którym, w którym miejscu, tak? Czy jak my wierzymy, że, że no Jezus umarł za nas na krzyżu i że my, jak jesteśmy źli, to pójdziemy do piekła, a jak jesteśmy dobrzy, to pójdziemy do nieba. Czy to jest jeszcze okej okay mhm. dla nas w naszej kulturze? Dla, mhm. dla innej kultury to może być jakieś co wy w ogóle gadacie? Czy dobrze macie wszystko z głową, tak? Ale dla nas, powiedzmy, mm. zostaliśmy w tym wychowani, jesteśmy to w stanie zaakceptować. Ale już jak tego Jezusa zamienimy na jakiegoś, nie wiem, kosmite z siódmej planety, tak? Który zabierze nas na siódmą planetę, jak będziemy dobrze, jak będziemy źli, to spadniemy na czwartą, czy to już mm -hmm. będzie, no to już będzie niehalo, no nie? Mm -hmm. Gdzie przebiega ta granica? I nie rozmawiajmy o tym, bo to jest. To jest gruby temat. Ale tak, gdzie to no jest? Tak. I czy w ogóle jest coś takiego? I myślę, że nie ma. To chyba to nie jest kontrowersyjne w sensie nie, że to jest jedno i to samo, tylko że, ta, że to jest tak, jak właśnie gdzie przebiega granica pomiędzy dobrem a złem. No, albo zdrowiem i chorobą. Albo zdrowiem i chorobą, dokładnie. To jest jakieś dziwaczne, czterowymiarowe spektrum, a nawet takie czterowymiarowe, że, 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 że takie aż kwantowe, nie? że na zasadzie, że to i to jednocześnie, że. Że, że jakąś, może to jakąś superpozycję yy, za, zabiera, no bo. No bo właśnie, no bo jak to, jak to ocenić, jak to określić? No jest strasznie, strasznie to jest ciekawe. No, i co Wy o tym sądzicie? Ale też jakby prosimy, żeby nie wybuchła jakaś tam bomba w naszych komentarzach <grych> wojenna, bo ale macie prawo do swoich opinii. W razie najwyżej czego, usuniemy najwyżej usuniemy wasze komentarze. <grych> Mamy do tego prawo i czasami <grych> z niego korzystamy. Ale, Ale nie, często. Nie, często. Bardzo nie często. Bardzo rzadko. Prawie nigdy. Prawie Chyba wona się nie zdarzyło. Nigdy. <laughs> tak, więc właśnie pytanie, w co wierzymy? Co Wy sądzicie na temat y, Lori Wallow, Lori Dabel? Wallow, Wallow Deibel. Tak. I pana Czada i osób z tym związanych. Czy słyszeliście o tej sprawie? czy... Po tym, jak teraz o niej usłyszeliście, ma, nabraliście jakieś opinie na ten temat, więc bardzo Was zachęcamy do tego, żebyście podzielili się z nami e, Waszymi przemyśleniami. Jeżeli macie jakieś pytania, coś Was zainteresowało w tym, o czym mówiliśmy, to śmiało i zadawajcie, bo to jest dla nas też super ważne. E... I pamiętajcie, że bądźcie grzeczni, to wtedy pójdziecie na siódmą planetę. Tak. Żebyście przypadkiem nie spadli na czwartą. Tak. A słyszałam, głos mi powiedział, że jak, jak klikniecie lajka like i zasubskrybujecie, to na pewno będziecie na siódmej planecie. Tak. Także bardzo zachęcam. Ja też ten głos słyszałem, że trzeba kliknąć, subskrybuj i, no i trzeba też dobrą nowinę szerzyć, więc mówcie o tym swoim bliskim i dalekim znajomym. A na dzisiaj to tyle. Chyba koniec tego gadania, więc wystarczy. Bardzo Wam dziękujemy e, za dzisiejszą e, Waszą uwagę. I to na tyle. Pa! pa!